W tym zadaniu pytanie brzmi: jaka jest odległość pomiędzy niebieskimi punktami? Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potraficie wyznaczyć tę odległość. Można to oczywiście zrobić na wiele sposobów. Ja najczęściej robię to tak, że rysuję trójkąt prostokątny w taki sposób, żeby odcinek łączący te dwa punkty był przeciwprostokątną tego trójkąta. Jeżeli tak zrobimy, to potem wystarczy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Rysujemy trójkąt prostokątny, to będzie jeden jego bok, równocześnie jego wysokość, to będzie drugi jego bok, możemy nazwać go szerokością trójkąta, a przeciwprostokątna będzie łączyła niebieskie punkty. Skorzystamy z narzędzia jeden punkt i drugi punkt i jeszcze kolor. No i mamy trójkąt prostokątny taki, że jego przeciwprostokątna to odcinek łączący niebieskie punkty. Do czego może nam się to przydać? Zatrzymajcie teraz film i sprawdźcie, czy na podstawie takiego rysunku można obliczyć odległość pomiędzy niebieskimi punktami, czyli długość pomarańczowego odcinka. No to po kolei. Jaka jest długość tego bordowego odcinka? Można to odczytać bezpośrednio z siatki. Jego długość to dwie kratki. Można też odczytać to z układów współrzędnych. Współrzędne tego punktu to minus 5. I 8 współrzędne drugiego punktu to 4 i 6. Współrzędne tego punktu będą takie, że współrzędna y będzie taka sama jak tutaj, czyli 6, a współrzędna x będzie taka sama jak dla tego punktu u góry, czyli minus 5. Zauważcie, że na długości tego odcinka zmienia się tylko współrzędna y i zmienia się ona o 2. Jaka jest długość tego odcinka? Możemy to policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zapiszmy jego długość 9. Albo można inaczej. Na długości tego odcinka zmienia się tylko współrzędna X. I zmienia się od minus 5 do plus 4. Czyli żeby przenieść się z jednego końca odcinka do drugiego, trzeba współrzędną X zwiększyć o 9 jednostek. I teraz możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Oznaczmy pomarańczową przeciwprostokątną jako C. I wiemy na podstawie twierdzenia Pitagorasa, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli 2 do kwadratu plus 9 do kwadratu równa się długość przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli c do kwadratu. C to równocześnie odległość niebieskich punktów. 2 do kwadratu to 4, 9 do kwadratu to 81 i to się równa c kwadrat. Z tego wynika, że c kwadrat równa się 85. Albo inaczej, c równa się dodatni pierwiastek z 85. Czy to się jeszcze da uprościć? Ile razy 5 mieści się w 85? W 80 16 plus jeszcze 1 to 17. Ani 5, ani 17 nie jest kwadratem liczby całkowitej. Chyba nie da się tego uprościć. Można przedstawić jeszcze te liczby w postaci dziesiętnej. Ale wtedy nie będzie to dokładny wynik, tylko wynik przybliżony. Możecie obliczyć to przy pomocy kalkulatora i tyle, ile otrzymacie miejsc po przecinku, tyle możecie zapisać. Ale nie ma takiej potrzeby, bo ta liczba to jest właśnie długość pomarańczowego odcinka, czyli przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. Ale co ważniejsze, jest to równocześnie odległość pomiędzy niebieskimi punktami, o którą zostaliśmy zapytani w treści zadania.